Cześć, witam Was w kolejnym odcinku InFact TV. Zakup samochodu to z reguły duży wydatek, dlatego kredyt bywa dobrym rozwiązaniem. I choć same raty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, to odsetki od kredytu na samochód już tak. Rozliczamy je w kosztach na dwa sposoby. Aby zaliczyć odsetki od rat kredytowych do kosztów firmowych, trzeba spełnić warunek. Zaciągnięty kredyt musi się ściśle wiązać z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sama kwota kredytu księgowaniu w koszty firmy nie podlega. Kosztem uzyskania przychodu są tylko opłaty związane z zaciągnięciem kredytu, w tym właśnie odsetki, pod warunkiem, że są zapłacone. Zdarza się, że część rat przedsiębiorca spłaca jeszcze przed zakupem samochodu, a część już po tym fakcie. Odsetki sprzed zakupu samochodu nie zostaną zaliczone bezpośrednio do kosztów, ponieważ samochód nie został jeszcze ani zakupiony, ani wprowadzony do środków trwałych firmy. Zwiększą one wartość początkową pojazdu i tym samym zostaną uwzględnione w podpisach amortyzacyjnych. Odsetki zapłacone po zakupie samochodu zaliczamy do kosztów, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Można to zrobić dopiero po ich faktycznym opłaceniu. A co jeśli przedsiębiorca zaciąga większy kredyt, ale na potrzeby firmowe wykorzystuje tylko jego część? Odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodu jedynie w części. Trzeba je po prostu proporcjonalnie wyliczyć. Tym, co z pewnością ucieszy przedsiębiorców, jest fakt, że odsetki nie podlegają żadnym limitom i można je w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli coś wydaje się Wam niejasne, dawajcie znać, chętnie Wam wszystko wytłumaczymy. Do zobaczenia!